pierwsze, Polska w ogóle powinna zacząć prowadzić jakąkolwiek politykę zagraniczną, bo dzisiaj to takiego czegoś nie mamy. Mamy jakieś próby dziwnych układanek i sojuszy lub serwilizmów wobec różnych naszych sąsiadów. Natomiast nie ma to znamion polityki zagranicznej z perspektywą dalekosiężną. Także taką politykę najpierw musimy stworzyć, a potem bardzo skutecznie i bardzo dobitnie ją realizować. To musi być polityka długofalowa. I teraz patrząc na Niemców czy Rosję, których możemy lubić lub nie lubić, tam widać zręby takiej polityki długofalowej i od nich się tego powinniśmy uczyć, z tym, że powinna być to polityka nie nastawiona tylko i wyłącznie na jakieś sojusze z jedną czy drugą stroną, ale polityka nastawiona na interes Polski i Polaków. To tylko i wyłącznie przez pryzmat Polski mamy patrzeć na politykę zagraniczną. Ta polityka powinna być cyniczna, powinna być czasem brutalna, ale każdorazowo powinna być propolska. Musimy skończyć z takim romantyzmem, z tym wojowaniem za wolność naszą i waszą. Chcemy polskiej polityki zagranicznej i taką politykę będziemy prowadzić.